Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze. Dzisiejszy webinar będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części opowiemy o programie Witaj w domu i o jego zasadach, o tym, co można dzięki temu uzyskać, a w drugiej części opowiemy o tym, jakie wsparcie w związku z tym programem przygotowaliśmy, jeśli chodzi o rozwój umiejętności. To zaczynamy. My jesteśmy świeżo, tak słowem wstępu powiem, świeżo po spotkaniu wrocławskim z liderami, na którym prezentowaliśmy ten program. Tym bardziej cieszy nas tak duża grupa osób, która teraz jest na czacie, w sensie na tym webinarze. We Wrocławiu też było bardzo, bardzo dużo liderów. No i zakładamy, że to, co dzisiaj powiemy do Was, spotka się z takim samym ciepłym przyjęciem, jak to, co przed chwilą mówiliśmy do liderów. To będzie dokładnie ten sam tekst. Lekko tylko na potrzeby webinaru. Dobra, to zaczynamy. Program Witaj w domu powstał z myślą o tym, żeby umożliwić realizację marzeń, które no, z badań wynika ma większość Polaków. Tym marzeniem jest posiadanie własnego domu. Jakoś tak się złożyło, że od dzieciństwa już gdzieś tam ten temat domu się pojawia. Jako dzieci składamy domy z klocków, później gdzieś tam one się pojawiają też na rysunkach, na początku takich prostych, potem coraz bardziej skomplikowanych, aż te marzenia przyjmują całkiem realny kształt i zaczynają wyglądać mniej więcej tak. Oczywiście tutaj każdy ma swój wzorzec tego upragnionego domu. Niektórzy będą chcieli mieć większy garaż, inni mniejszy. Niektórzy będą chcieli mieć dom nowoczesny, taki jak tutaj, inni bardziej rustykalny. Na temat gustu nie dyskutujemy, nawet jeśli ktoś chce mieć basen. Ważne jest, żeby móc ten cel zrealizować. Czyli najpierw go sobie nakreślić, a potem go zrealizować. Do realizacji tego celu potrzebne jest oczywiście pewne narzędzie, tak to sobie nazwijmy, czyli nazywając rzeczy po imieniu, potrzebna jest kasa. Niezależnie od tego, jak chcecie ten dom umeblować, ta kasa będzie zawsze potrzebna. Tak, Gosia, jesteś tu, cię tutaj widać. Bo ja dopiero będę chciała zamieszkać do własnego domu. Czekam, tak, aż na pokażesz mi pełny plan. Okej. Okay. Ta kasa jest potrzebna i taką kasę w ramach tego programu dla Was przygotowaliśmy. Przygotowując ten program, zastanawialiśmy się, ile jest potrzebne dodatkowych pieniędzy, żeby móc swobodnie pozwolić sobie na swoje mieszkanie albo na swój własny dom. Sprawdziliśmy, ile mniej więcej kosztują nieruchomości w miastach i poza miastami. I cóż się okazało? Tutaj to są dane, które wzięliśmy z portalu money.pl i tak jak widać, kawalerka, takie 30-metrowe mieszkanko albo mieszkanie dwupokojowe, albo takie trochę większe, 75-metrowe mieszkanie trzypokojowe, to jest koszt ten, który tutaj macie na slajdzie. To jest oczywiście szacunkowa cena w poszczególnych miastach Polski. I tak naprawdę najdroższa jest oczywiście Warszawa, w której to kawalerka kosztuje 236 tysięcy, a takie to większe mieszkanie trzypokojowe to jest koszt rzędu prawie 600 tysięcy złotych. Żeby było zabawnie, to jeśli ktoś chce mieszkać w centrum miasta, to musi zapłacić takie pieniądze, ale jeśli ktoś ma takie pieniądze albo może sobie na takie pieniądze pozwolić i chce mieszkać poza miastem, to za te kwoty można swobodnie kupić dom poza miastem, gdzieś na peryferiach albo w mniejszych miejscowościach, mówimy o tych kwotach za to 75-metrowe mieszkanie. To oczywiście jest wartość tej nieruchomości. W tej chwili nieruchomości kupuje się w większości przypadków na raty w ramach kredytów hipotecznych. I tutaj też jest przykład raty miesięcznej dopasowanej do poszczególnej miejscowości, do poszczególnego metrażu tych mieszkań. Jak widać, najdroższa jest Warszawa, tak jak już mówiłem. I tutaj rata za to największe z tych przykładowych mieszkań to jest trochę ponad 2000 zł. Pozostałe miejscowości, nawet w przypadku tych największych mieszkań z tych podanych tutaj, to są raty poniżej 2000 zł. Oczywiście założenie jest takie, że 20% wpłaty własnej i 30 lat kredytowania. I to, co nam przyświecało przy tworzeniu tego programu,
to stworzenie takich możliwości, które pozwolą naszym partnerom biznesowym pozwolić sobie na sfinansowanie tego własnego M. Bo, jak już pewnie część z Was wie, a być może nawet wszyscy, plus mieszkaniowy w ramach programu Daj Domu, to dodatkowe 2000 zł, które firma FM Group będzie wypłacać swoim partnerom biznesowym, wówczas gdy ci partnerzy zrealizują założenia programu. Jakie to założenia są? Przepraszam. Przygotowaliśmy dla naszych partnerów ulotkę. Tu jest jej część na tym slajdzie. I ta ulotka pokazuje wszystkie składowe, które powinny wystąpić, żeby wziąć dodatkowy bonus. Najprościej mówiąc, trzeba stworzyć 21% na 6 odnogach, z których najmniejsza odnoga, ta z najmniejszym obrotem, będzie miała minimum 5000 punktów. Przygotowaliśmy również wsparcie dla partnerów, którzy będą chcieli osiągnąć ten poziom, czyli będą się wspinać po poszczególnych poziomach planu marketingowego. I dla tych partnerów też mamy dodatkowy motywator. Jak to wygląda w szczegółach? Już mówię. 6 nóg. Dlaczego 6 nóg? Do tej pory część naszych partnerów budowała trochę bardziej wąską strukturę. Natomiast budowanie na 6 nogach, czy na 6 odnogach, tak posługując się trochę naszym slangiem, skutkuje tym, że wynagrodzenie jest po prostu wyższe. To też jest struktura stabilna, która zapewnia ciągłość przychodu, ciągłość zarobków. I do budowania takich struktur będziemy Was chcieli zachęcić. Jak wygląda przykładowa struktura 9%, która uprawnia do wsparcia w ramach programu Witaj w Domu? Ona wygląda ona tak. To jest przykład wygenerowany w symulatorze zarobków, który jest na naszych stronach. I tutaj mamy 6 odnóg, z których minimalna musi mieć 300 punktów obrotu w sytuacji, kiedy mówimy o strukturze 9%. I ten zarobek przy tak stworzonej strukturze, przy tym przykładzie, to jest 186 zł. I w ramach programu, który przygotowaliśmy, dla partnerów biznesowych, którzy zbudują w ten sposób taką modelową strukturę, wypłacamy podwójne prowizje przez 2 miesiące. Czyli jeśli ktoś zbuduje 9% strukturę na 6 nogach, z których najsłabsza będzie miała 300 punktów w styczniu, to wraz z lutowym wynagrodzeniem, czyli na początku lutego, otrzymuje jedną część tego wynagrodzenia, czyli to 186 zł, a drugą część dokładnie taką samą, czyli 186 zł, otrzymuje wraz z wynagrodzeniem marcowym, czyli jest takie miesięczne przesunięcie tej drugiej części bonusu. Jeśli w lutym zrobi dokładnie taką samą, czy zbuduje taką samą strukturę, utrzyma ją albo ją jeszcze powiększy trochę, to znowu wypłacamy podwójną prowizję, z tym, że tę drugą część z jednomiesięcznym opóźnieniem. Mam nadzieję, że tego nie zagmatwałem. Jeszcze raz podam przykład, bo on będzie działał tak samo na wyższych poziomach. Czyli w styczniu budujemy strukturę 9% na 6 odnogach. Wynagrodzenie za styczeń 186 zł dostajemy na początku lutego, a drugą część na początku marca. Jeśli w lutym dalej mamy tę 9% strukturę, to dostajemy tę drugą część lutowego wynagrodzenia wraz z wynagrodzeniem kwietniowym. Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze powiedziałem. Zasada będzie taka sama w tych wyższych poziomach. I to jest coś, co będzie przypisane partnerowi, który, tak jak mówię, zrobi dwa razy, zbuduje dwa razy taką strukturę i niezależnie od tego, czy tam będzie jakaś przerwa, czy nie, dwa razy będzie prowizja podwojona. To, co jest istotne, bo to jest duża zmiana, to od marca oficjalnie, a teraz tak trochę nieoficjalnie, osobom na poziomie 9% będziemy umożliwiać wzięcie dodatkowego numeru, czyli tak zwanego klonu, posługując się naszym slangiem. Dlaczego od tego poziomu? Ano chcemy, żebyście możliwie najszybciej poszerzali swoje struktury
I ten dodatkowy numer będzie ułatwiał takie szerokie budowanie struktur. To po pierwsze, a po drugie będzie też powodował, że wasze wynagrodzenie będzie wyższe. Jak modelowa struktura musi wyglądać na poziomie 12%, żeby móc wziąć dodatkowy bonus, czyli to podwójne wynagrodzenie? Znowu, 6 odnóg, z których najsłabsza musi mieć minimum 600 punktów. I tutaj z symulatora wynika, że wynagrodzenie przy tak zbudowanej strukturze to jest 435 zł, znowu podwojane przez 2 miesiące, z tym zastrzeżeniem, że tę drugą część płacimy z miesięcznym opóźnieniem. Jeśli ktoś ma już 9, to musi zrobić 12. Tutaj Ania pyta, za chwilę Martyna pewnie na to odpowie, bo tak trochę dla mnie to jest wyrwane z kontekstu. Jeśli chodzi o numer dodatkowy, bo tu mamy przykład taki, w którym ta szósta struktura jest właśnie waszym numerem dodatkowym, czyli klonem, to do tych 435 zł trzeba doliczyć jeszcze wynagrodzenie z poprzedniego slajdu wygenerowane dla 9% struktury, czyli ktoś pamięta ile? To poczekamy na odpowiedź. Zobaczymy, czy macie dobrą pamięć. W przypadku struktury 15%, aby móc wziąć podwójną prowizję przez 2 miesiące, struktura znowu musi być zbudowana na 6 nogach, z których najsłabsza noga generuje obrót na poziomie 1000 punktów i tutaj będziemy się trzymać już tej wersji z numerem dodatkowym. Wynagrodzenie to 819 zł plus wynagrodzenie z 12 na klonie, czyli z tego poprzedniego przykładu. I analogicznie 18%, struktura 18%, dalej 6 nóg to jest wymóg, który trzeba spełnić, z tym, że tutaj najsłabsza noga musi mieć 2,5 tysiąca punktów obrotu i tak ta struktura jest zbudowana. Tutaj zatrzymaliśmy się z tym naszym klonem na 12%, bo pewnie trzeba będzie trochę więcej czasu poświęcić na pozostałych 5 odnóg z tego 1000, który był minimalny na poprzednim poziomie, do 2,5 tysiąca, które jest wymagane teraz. Ale wynagrodzenie to już jest blisko 2000 zł, bo 1986, jak pokazuje symulator, plus ta dodatkowa kasa z numeru dodatkowego. To są już naprawdę zacne pieniądze, ale celem jest, czy też powinien być, poziom 21%. Bo tutaj przy strukturze modelowej, czyli takiej, której oczekujemy na tym poziomie, by móc wziąć dodatek mieszkaniowy, to obrót najsłabszej odnogi musi wynosić 5000 punktów. I tutaj dalej ten klon mamy na 12% w tym przypadku, natomiast wynagrodzenie nam rośnie w sposób znaczny. Z samego planu marketingowego wynagrodzenie to jest 3723 zł, do tego 2000 dodatku mieszkaniowego w ramach programu Witaj w domu. Około 950 zł to netto to jest dodatek w ramach programu Mercedes po sukces. No i 402 zł to jest wynagrodzenie, czy też 435 czasami wynagrodzenie z tej dodatkowej dwunastki, czyli naszego klona. To w sumie daje ponad 7000 zł. To już są naprawdę fajne pieniądze i tak naprawdę u zarania tego programu stało to, byśmy stworzyli nową taką klasę średnią w naszej firmie. Klasę średnią, czyli osoby, które na poziomie 21% zarabiają przyzwoite pieniądze, po 7 tysięcy za przyzwoity zarobek można już uznać. Bo gdzieś tam w różnych instytucjach to 7 tysięcy to jest taka granica dochodu wysokiego, który uprawnia do wielu przywilejów. Natomiast okej, to jest 21. Nikt nie powiedział, że na tym poziomie trzeba się zatrzymywać. Oczywiście warto wejść do drugiego planu marketingowego. I będzie się to opłacało tym bardziej, jeśli partner, który zbudował taką modelową strukturę, zacznie teraz wzmacniać swój numer dodatkowy, czyli swojego klona. Co się wydarzy, jeśli ta dwunastka, która tutaj jest w tej chwili, czyli ten klon na poziomie 12%, zamieni się na 21? Czyli próbowa orchidea z własną 21, wynagrodzenie wygląda wówczas tak.
Dalej mamy 5 tysięcy na wszystkich 5 nogach pozostałych, plus budujemy nasz numer dodatkowy, naszego klona do poziomu 21%. I wtedy wynagrodzenie z planu marketingowego to jest 4550 z małym hakiem, plus 2000 dodatku w ramach programu Witaj w domu, plus dodatek mercedesowy netto około 1150 zł, plus to wynagrodzenie z tego klona, czyli 6667, plus 600 zł dodatku w ramach programu Strzał w dziesiątkę za 1/21. Razem blisko 15 tysięcy złotych. I to już są pieniądze, jak przed chwilą na spotkaniu zostało powiedziane, które zdają menadżerowie wyższego szczebla w dużych korporacjach. Wystarczy? Mam nadzieję, że tak na tym poziomie, natomiast no, dajemy szansę skorzystania z programu Witaj w domu również amarantowym orchideom. To jest ostatni poziom, któremu będziemy wypłacać na dodatek, natomiast spójrzmy, jak wyglądać będzie wynagrodzenie amarantowej orchidei w ramach programu Witaj w domu. Zakładamy, że lider ma tylko jednego swojego klona, tego, którego miał w poprzednim przykładzie, a dwie pozostałe 21 potrzebne do osiągnięcia tego poziomu to są inni liderzy. Wynagrodzenie z planu marketingowego to 5660 z małym hakiem, plus 2000 dodatku za program Witaj w domu, plus tutaj wchodzimy na wyższy pułap Mercedesa, bo samochód jest lepszy, trochę lepszy, albo dużo lepszy, to zależy też od Waszej oceny, plus wynagrodzenie z klona na poziomie ponad 6 tysięcy złotych, plus 3 razy po 600 zł w ramach strzału w dziesiątkę za 3 struktury 20%, w sumie ponad 18 tysięcy złotych na poziomie amarantowej orchidei. My program budowy struktur na 6 nogach, czyli ten program Witaj w domu, budowaliśmy, czy zaproponowaliśmy Wam to, by te zarobki wzrosły. I to jest przykład na to, że te zarobki będą większe i Wasze struktury będą tworzone w taki sposób. Te przykłady, które podawałem, przykłady wynagrodzeń, są wyliczane dla minimalnego poziomu obrotu przypisanego do danego poziomu w planie marketingowym. Czyli jeśli mówiliśmy o 9, to tam było 3650 punktów. Tutaj w przypadku tej ostatniej struktury amarantowej mówimy o 18 tysiącach ponad obrotu za też minimalne potrzebne obroty w takiej strukturze. 18 tysięcy złotych. 18 tysięcy złotych, tak. Im wyższy będzie ten obrót, tym szansa na jeszcze większe wynagrodzenie. Aż mi zaschło w gardle, tak te kwoty robią mnie. Więc poratuję się wodą. Bo to jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy jeszcze kilka dodatków. Pierwszy z tych, które chciałem zaprezentować, to bonus za szybki start. On nie jest aż taki szybki, jakby się mogło wydawać z nazwy. Natomiast chcemy dodatkowo nagrodzić tych partnerów, tych z Was, którzy zbudują modelową strukturę, czyli to 21% na 6 nogach, z których najsłabsza ma minimum 5 tysięcy punktów, jednorazową kwotą 2 tysięcy złotych, bo 2 tysiące jakoś nam się tutaj tak przewija. Co trzeba zrobić, by osiągnąć ten dodatkowy jednorazowy bonus? To zależy od tego, na jakim jesteście w tej chwili poziomie. Jeśli ktoś rozpoczyna swoją przygodę albo jest maksymalnie na poziomie 12%, to będzie miał 10 miesięcy na zbudowanie tej modelowej struktury 21% od momentu, kiedy pierwszy raz zbuduje 9 albo 12 modelowo, czyli tak jak na tych przykładach, które podawałem. Czyli jeśli ktoś z Państwa jest w tej chwili na poziomie 6% i zbuduje pierwszy raz 9 albo być może 12, bo może mu się 9 nie udać jeszcze. Modelowo, czyli na 6 nogach z tymi założeniami minimalnego obrotu na najsłabszej z nóg, to od tego momentu, kiedy ta 9 bądź 12 jest modelowa, ma 10 miesięcy na to, by stworzyć strukturę 21% na 6 nogach, z których najsłabsza będzie miała 5 tysięcy punktów obrotu. 10 miesięcy od momentu, kiedy pierwszy raz uzyska modelową 9 albo 12.
W przypadku, gdy ktoś taką, przepraszam, taką modelową strukturę zbuduje dopiero na 15%, to ma 8 miesięcy na to, by w ciągu tych 8 miesięcy stworzyć strukturę 21%, taką właśnie modelową. Natomiast jeśli ktoś jest na poziomie 18%, to ma 5 miesięcy od momentu, kiedy ta 18 będzie modelowa. Tutaj jest wyjątek tylko, jeśli chodzi o 21, bo jeśli ktoś osiągnął 21 niemodelową, to ma 5 miesięcy na to, by domodelować ją, mówiąc trochę naszym slangiem znowu, do tych wymogów, które są opisane w programie Witaj w domu. Tutaj ta różnica jest istotna, no bo trudno mówić o modelowej 21 i dążeniu do modelowej 21. Czyli jeśli ktoś w styczniu jest 21, to ma 5 miesięcy na to, by zbudował odpowiednią ilość odnóg, której mu brakuje do tego, by spełniać warunki Witaj w domu. Krzysztof i Paulina piszą, że coś pięknego. No, mam nadzieję, że to dalej jest do prezentacji, a nie do Małgorzaty, którą coraz mniej widać. Tym razem oczywiście, Gosiu. I cóż dalej? Bo to jeszcze nie wszystko. Bo czegoś nam tutaj brakuje. Jest kasa, jest dom, Mercedes też już jest. Fajnie byłoby gdzieś wypocząć, a przy okazji trochę się pouczyć. I partnerzy biznesowi, którzy będą budowali struktury w ten modelowy sposób, będą mogli też wziąć udział w programie Wyprawa po Wiedzy. Co trzeba zrobić, by spełnić warunek uczestnictwa w tym programie? Trzeba stworzyć modelową strukturę, 21% i 3 razy pod rząd ją utrzymać. Tutaj ważna informacja. Jeśli ktoś stworzy 21% strukturę modelową w miesiącu, nie wiem, strzelam teraz dla przykładu kwietniu, a potem w maju z jakiegoś powodu ją straci, czy też nie utrzyma tych warunków, a potem w czerwcu znowu wejdzie na 21 z warunkami, no to jeśli powtórzy to potem jeszcze 2 razy, czyli będzie miał 3 razy pod rząd, to jedzie na wyprawę po wiedzę. Mam nadzieję, że ta zmiana Wam się podoba, bo zrobiliśmy ją po to, by możliwie najwięcej naszych partnerów biznesowych pojechało na wyprawę po wiedzę. To jest program dla pierwszego planu marketingowego i dla pereł, które były perłami nie więcej niż 2 razy. To jest tutaj taki warunek w przypadku pereł. Mam nadzieję, że ten program i to, co przygotowaliśmy, Wam się podoba. Jeszcze raz powtórzę, że sądząc po reakcjach z sali, którą widzieliśmy przed chwilą, to zakładamy, że tak, ale możecie też o tym napisać. Ważne jest, by tę strukturę budować, tak jak mówiłem, modelowo, czyli na 6 nogach. I to oczywiście może być pewna nowość, bo część naszych partnerów biznesowych budowało struktury trochę wężej. Dobrze się tak się mówi? Trochę węższe. Trochę węższe. Albo wężej. Z mniejszą ilością odnóg. I to, jak możemy Wam pomóc w tym, by to było łatwiejsze, to o tym opowie Gosia Prawdowicz-Mazur, a ja zrobię z siebie taką połowę, jak Gosia przed chwilą. Nie wiem, czy ci to wyjdzie, bo jesteś trochę większa. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Witam Was w domu. Jak Wam się podoba program? Rozumiem, że tak się podoba, że zanim mówiliście z wrażenia. Martynia nie zdąży odklikiwać. O, mamy super, super. Program jest naprawdę niesamowity i tak jak Ryszard mówił, bardzo konkurencyjny w stosunku do innych firm. I powiem Wam, że robi niesamowite wrażenie. Mieliśmy tego też przykład na spotkaniu teraz we Wrocławiu, które dopiero co się skończyło. Program wzbudza duże emocje, ludzie chcą go robić, ale bardzo często stają przed takim dylematem, jak już mówią, chcemy to zrobić, chcemy, nie wiedzą po prostu od czego zacząć. I nie mam tu na myśli koloru drzwi, jakie mają sobie wybrać, ale jak muszą być, jakie powinny być pierwsze kroki, żeby ten program zrealizować. Bo gdybyśmy się tak zastanowili, co nam jest potrzebne do tego, żeby zbudować dom? Jak myślicie? Na pewno jest nam potrzebne dużo różnych rzeczy.
to od czego na pewno zaczniemy, to powinien być plan. Plan mamy, bo on jest rozpisany w programie. Oczywiście ciężko jest wybudować dom bez pieniędzy. Gdzie są pieniądze? Pieniądze też są w programie. Ale jak już mamy i plan, i pieniądze, i mamy już nawet wypracowany jakiś projekt, wymyślony jakiś projekt, mamy działkę, to i tak nie zbudujemy tego domu, jeśli nie będziemy mieć odpowiednich ludzi. I nie tylko ludzi do budowania domków z klocków, ale przede wszystkim ludzi, którzy mają odpowiednie narzędzia. Jakie narzędzia powinni mieć nasi partnerzy biznesowi, którzy chcą zbudować dom i wziąć udział w programie Witaj w domu? Narzędzia takie podstawowe to są trzy. Postawa, umiejętności i wiedza. Wiecie już, że to są kompetencje, na które właśnie składa się postawa, umiejętności i wiedza. Jak usłyszą o tym programie, to postawę będą mieli, dlatego że będą chcieli to zbudować, będą chcieli wziąć udział w tym programie. Pytanie jest, czy na pewno mają umiejętności i wiedzę. Jeśli mają, to super. Jeśli chcecie naszej pomocy, żebyśmy Wam pomogli przygotować ich do budowy tego domu, do tego, żeby mogli odbierać co miesiąc, podkreślam, co miesiąc 2000 zł, niezależnie od wynagrodzenia, to przygotowaliśmy specjalny program. Zebraliśmy nasze doświadczenia, zebraliśmy naszą wiedzę z budowania struktur w innych firmach. Zebraliśmy naszą wiedzę z terenu od Was, bo robiliśmy już różnego rodzaju szkolenia, które były dosyć podobne. Posłuchaliśmy o Waszych oczekiwaniach i na tej podstawie wyszedł nam taki schemat tego, co powinien wiedzieć i co powinien potrafić każdy partner biznesowy, który zaczyna z nami, czyli na razie nawet jest na poziomie 0, a już pod koniec roku chciałby być na poziomie 21%, a może i wcześniej. Sprawdźmy się teraz zatem. Jaką wiedzę i jakie umiejętności w drodze do 21 powinien mieć każdy partner biznesowy, który chce ten program osiągnąć? To, co za chwilę się pojawi na tej liście, którą Wam przeczytam, to jest to, co wydaje nam się, że powinien wiedzieć, powinien potrafić każdy partner biznesowy. Ja tę listę Wam za chwilę przeczytam, a Wy mi powiecie, czy znaleźliście jeszcze coś, co powinien wiedzieć, co powinien potrafić. Jeśli znajdziecie coś takiego, znajdziecie jakiś punkt, którego pomyślicie o jakimś punkcie, którego nie ma na tych listach, to proszę, żebyście do nas napisali. My też jesteśmy elastyczni i też w naszym programie to umiemy. Jedna ważna rzecz, cała ta wiedza i te umiejętności nie będą dostarczone jednorazowo, one będą dostarczane krok po kroku, czyli tak jak rozwija się nowa osoba, tak jak wychowujemy kogoś, tak jak uczymy w szkole, krok po kroku będziemy dostarczać nową wiedzę i umiejętności, ale o tym za chwilę. Sprawdźcie zatem, co według nas powinien wiedzieć i potrafić nowy partner biznesowy, nowy albo taki, który już z nami pracuje, a chce tę swoją wiedzę poszerzyć. Na pewno powinien wiedzieć, jak rządzić. Powinien wiedzieć, jak rozmawiać z innymi o możliwościach WFM Group, o trzech możliwościach WFM Group, z kim rozmawiać i dlaczego z każdym. Bardzo często wybieramy sobie, z kim mamy rozmawiać. Jak prowadzić rozmowy telefoniczne, jak odkrywać potrzeby i dopasować je do korzyści WFM Group. Na pewno powinien znać podstawy planu marketingowego, wiedzieć od czego zacząć, czyli jak zbudować stabilne 9%. Fajnie jest, jak potrafi sobie radzić z ewentualnymi obiekcjami i cudownie jest, potrafi odbierać polecenia. Idąc dalej, na kolejnych etapach rozwoju, powinien wiedzieć też, jak rozwijać swoich partnerów biznesowych, bo będzie już tworzył swoje grupy. Musi wiedzieć, komu jeszcze powinien pomagać, a kogo może już zostawić i nie musi mu matkować. Fajnie jest, jak wie, jak wykorzystać wszystkie programy motywacyjne. Pojawiają się tutaj już takie potrzeby, jak umiejętność wystąpień publicznych, czyli podstawy wystąpień publicznych. Powinien wiedzieć, jak w pełni wykorzystać potencjał swojego zespołu i jak się w tym zespole skutecznie komunikować. Wiedzieć, na kim warto się skupić, żeby
towarzyszyć mu w rozwoju i powinien też znać system pracy już z takim na 15% naprawdę dużym zespołem. Idąc dalej, ma już duży zespół, powinien wiedzieć, jak planować cele swojego zespołu i które cele są ważniejsze, jego czy jego partnera biznesowego. Zaplanować siebie w czasie, bo wiecie, że czasu nie można zaplanować, on jest jeden dla wszystkich, ale możemy zaplanować swoje działanie w tym czasie, który mamy dany. Motywować siebie i swoich partnerów biznesowych. Jak zbudować pozytywny wizerunek innych osób, produktów i wydarzeń, czyli edyfikacja. I jak być skutecznym liderem zespołu. Czy znaleźliście tutaj coś, co chcielibyście, żeby liderzy na tym poziomie wiedzieli, a nie pojawiło się na tej liście? Umówmy się może tak, że jeśli znajdziecie coś takiego, jeszcze jakąś wiedzę, jeszcze jakiś punkt, który jest potrzebny, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności, to napiszcie proszę do mnie na maila albo zadzwońcie i możemy sobie o tym porozmawiać. Całą tą wiedzę i te umiejętności złożyliśmy w jedno i stworzyliśmy dla Państwa, uwaga, uwaga, nie nowy film, ale pozbieraliśmy w jedno i stworzyliśmy Akademię Biznesu. Jest to premiera, właściwie prapremiera była na dole na dużej sali przed chwilą z liderami, a teraz przedstawiamy ją Państwu i już możecie zastanowić się, kogo z Waszych liderów warto na tą akademię wysłać. Akademia, która zbiera w sobie wszystkie szkolenia, które uczą, które dostarczają wiedzy i umiejętności i jest, jak za chwilę zobaczycie, ściśle połączona z nowym programem Witaj w domu. Dla nowych osób, które do nas przystępują, proponujemy aż 3 nowe szkolenia i to są szkolenia dla osób, które dopiero zaczęły, nie osiągnęły jeszcze 9% albo mają już 9% i więcej, a chciałyby poznać podstawy, bo jeszcze tego nie wiedzą. Dlaczego 3? O tym za chwilę. Na dasce kolejny etap, na 15% kolejny, 18% etap czwarty i dla osób, które będą miały 21% etap siódmy. Akademia Biznesu, tak jak mówiłam, mamy 7 etapów i one są też odpowiednio nazwane, tak żeby trochę zasugerować, co się znajduje w tym szkoleniu, ale też, żeby łatwiej je komunikować. I tu też widzicie, że zaczynamy od podstaw, czyli od partnera biznesowego, a kończymy już na naprawdę wysokim poziomie, czyli na liderze. Teraz po kolei, co będzie się znajdowało po kolei w tych szkoleniach. Pierwsze 3 poziomy. Tak jak mówiłam, one są trochę zamienne, bo uczymy tych podstaw, to co powinni wiedzieć nowi partnerzy biznesowi, którzy dopiero do nas przystępują albo chcieliby sobie tą wiedzę zgłębić, ale nawet ci, którzy mają w tej chwili 21%, są na poziomie diamenta czy nawet jaspisa, te osoby też zapraszamy na to szkolenie, żebyście zobaczyli, o czym mówimy i czego uczymy nowych ludzi. Jak w prosty sposób rozmawiać o FM Group. Fajnie jest wykorzystać swoją historię tak, żeby ona też sprzedawała. Starter. Bardzo często osoby, które kupują starter, wchodzą do firmy, nie wiedzą, co z tym starterem dalej robić. Uczymy tutaj na kolejnym szkoleniu, jak zapraszać nowego partnera biznesowego do biznesu. No i jak prowadzić rozmowy telefoniczne, żeby nie palić tematu, bo bardzo często ten temat jest palony już podczas rozmowy telefonicznej. Mówimy też o tym, żeby nie było obiekcji, bo jeśli dobrze znamy potrzeby i jesteśmy w stanie do niej dopasować korzyści, to obiekcje zazwyczaj się nie pojawiają. Mówimy dużo o systemie pracy nowego partnera biznesowego. Ja tak mówię, mówimy, ale tak naprawdę to uczymy, jak to robić, żeby w ten sposób pracować. Sprzedajemy przepis na stabilne 9%. Mówimy o podstawach planu marketingowego i uczymy, jak odbierać polecenia. Kolejny poziom to opiekun. I to taki najciekawszy temat, bardzo ważny, który często się przejawia w pytaniach od Was, to jak skutecznie uczyć ludzi dorosłych. Wy wiecie, że ludzi dorosłych uczy się trochę inaczej, a żeby to było skuteczne, no to też są metody. Objaśniamy między innymi sekret duplikacji, i zdradzamy, dlaczego warto jechać Mercedesem po sukces.
Kolejny poziom dla osób, które osiągnęły 12%. Też ważna informacja, jeszcze cofnę się ten slajd wyżej. Opiekun różni się o tyle od tych pierwszych trzech szkoleń, że tu zapraszamy już osoby, które na pewno nie mają mniej niż 9%. Czyli minimalny poziom efektywności to jest 9% i dopiero od tego poziomu zapraszamy na to szkolenie. Natomiast na kolejne szkolenie Inspirator zapraszamy te osoby, które mają 12% i więcej. Dlatego, że będziemy już mówić o takich rzeczach, które dotyczą struktur, które są co najmniej na tym poziomie. I to, co tutaj jest ważne i istotne, to zapewne pojawią się już takie elementy jak konieczność wystąpień publicznych i tego też chcemy Was uczyć, żeby one były fajne, bezpieczne i żebyście się tym bawili. Czy na przykład jak zbudować swój dom i tu opieram w systemie pracy według książki 45-sekundowa prezentacja fajlów. Kolejny poziom dostępny od 15% to organizator i tu jest to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli i efektywne planowanie pracy i swojej, i swojego zespołu, ale również planowanie zadań pod kątem potrzeb partnerów biznesowych, żeby to nie były tylko moje potrzeby, ale również mojego zespołu. Od 18% zapraszamy Was na szkolenie, które się nazywa LIDER. I tu mówimy o czymś, co też bardzo Was interesuje, a mianowicie o motywacji pozafinansowej. Że niekoniecznie trzeba swoje pieniądze inwestować. Jest tyle fajnych programów w firmie, jeszcze teraz Witaj w domu dochodzi, które dają te pieniądze, a my możemy zrobić to zupełnie inaczej i motywować ludzi niekoniecznie pieniędzy. Jest cały program i jak pewnie zauważyliście, symbol tego programu jest pucel, który sugeruje, że jest on częścią większej całości. I tak rzeczywiście jest, ale o tych pozostałych szkoleniach będziemy Was informować już w marcu i zobaczycie, że jak połączymy to wszystko w jedno, to i Wy, i Wasi ludzie, i jeśli oczywiście będziecie chcieli skorzystać, bo to wszystko w Waszych rękach, dostaną kompendium całej wiedzy lidera FM Group. Jeśli chodzi o te szkolenia z Akademii Biznesu, wracając do tematu, to one są organizowane bezpłatnie w całej Polsce. Przyjedziemy do Was, gdziekolwiek mieszkacie. Jedyne warunki to takie, że na te etapy 1-3 grupa, z którą szkolimy, musi liczyć nie mniej niż 20 partnerów biznesowych. To może być spora grupa, robiliśmy takie szkolenia w grupach nawet 50-osobowych. Grupa może być dużo większa, natomiast nie mniejsza niż 20 partnerów biznesowych. Kolejne etapy 4-7, ponieważ one są już dużo bardziej warsztatowe, minimum takie, które oczekujemy, to jest 12 osób, oczywiście na odpowiednich poziomach. Te szkolenia są organizowane w formie warsztatów, wykładów, ćwiczeń i uwierzcie mi, że z dużą dawką humoru. Maksymalny czas trwania takiego szkolenia to jest 4,5 godziny i pierwsze takie szkolenie planujemy jako szkolenie otwarte już 24 stycznia, to jest niedziela, tutaj we Wrocławiu na ulicy Żmigrodzkiej, a o szczegółach poinformujemy jeszcze Państwa na Facebooku i na naszej stronie. Zapraszamy na takie pokazowe szkolenie, zobaczycie też jak pracujemy, jak pracują trenerzy, którzy są specjalnie do tego programu dedykowani, profesjonalni trenerzy i to zapewnia Państwu FM Group. Zapewniamy też materiały do matów, wszystkie, które będą niezbędne. Oczywiście biorę odpowiedzialność osobistą za jakość szkoleń i tak jak wspomniałam, odpowiednia dawka wiedzy i zabawy. Natomiast od osób, które będą organizowały te szkolenia, czyli od Was, oczekujemy, że zaprosicie odpowiednią ilość partnerów biznesowych na właściwym poziomie efektywności. Zapewnicie odpowiednią salę. Co znaczy odpowiednia sala? Dowiecie się od nas, jak się skontaktujecie, ale nie ma jakichś specjalnie dużych wymogów. Sala oczywiście wyposażona, a jeśli chodzi o częstunek, to wszystko w Waszych rękach. Jeśli macie ochotę, to jak najbardziej. Jeśli nie, to nie. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie szkolenia bez kawy i herbaty Aurel. Kto prowadzi na dzień dzisiejszy te szkolenia? Paweł Woźniak, trener, którego bardzo dobrze znacie, człowiek z
z wiedzą, człowiek z doświadczeniem jako trener MLM-owy, człowiek, który potrafi rozwiązać prawie wszystkie problemy i cały czas tą wiedzę swoją zdobywa, poszerza. To, co w nim cenię, to to, że prowadzi szkolenia oparte na dowodach, na takich twardych podstawach. Michał Kłosowi, który nie tylko jest trenerem biznesu, jest również coachem, jest praktykiem w MLM-ie, budował struktury, więc wie dokładnie, co, jak się pracuje, jak pracuje teren i na co warto zwrócić uwagę. Ma niesamowitą wiedzę i wkłada dużo zabawy do swoich szkoleń. No i moja skromna osoba. Zapraszam Was również na szkolenia, które ja będę prowadzić. Dodam może, że to Twoje doświadczenie jest też bardzo duże, tak? Tak, jest praktyczne. Z tą skromnością to tak nie przesadzaj, Gosiu. Polecam z pełną odpowiedzialnością szkolenie z Małgorzatą. Dzięki. Jak to Paweł dzisiaj stwierdził, kilkudziesięcioletnie, niech będzie. Te szkolenia będziemy na razie prowadzić we trójkę. Być może dołączy jeszcze do nas Aga Litwa-Ziopaja, która na razie jest z nami nieobecna, która również bardzo mocno przyczyniła się do powstania tego programu. Ma bardzo dużą wiedzę, bardzo duże doświadczenie. Pracowała długo w sprzedaży i świetnie sobie radzi z różnego rodzaju takimi problemami, jeśli chodzi na przykład o budowanie struktury, jak ona powinna być zbudowana, żeby była jak najbardziej dochodowa. I to są trenerzy na dzień dzisiejszy dedykowani do Akademii Biznesu, co nie znaczy, że są to jedyni trenerzy w naszym dziale, bo jest jeszcze Gosia Sa i Balbina Martini, o których będziemy też dużo jeszcze mówić w najbliższej kości i zobaczycie, że też coś ciekawego dla przygotowania. Oczywiście obie Agaty. No i obie Agaty, tak, dokładnie, dzięki Ryszard za podpowiedź, które są naszymi wizażystkami i z którymi jesteście cały czas w terenie. Wiem, że bardzo Wam się podobają szkolenia wizażowe przez nie prowadzone. A dziewczyny mają tak zapchany kalendarz, że rzadko wracają do domu. Jeśli chodzi o możliwości zarobkowe programu, dużo mówił o tym Ryszard. I pokażę Wam teraz jedno narzędzie, które stosujemy na szkoleniu, tak żeby Was tylko troszeczkę zachęcić do szkolenia. Bo tych narzędzi jest bardzo dużo, natomiast to jest takie narzędzie, które pokazuje, że mamy w życiu różne potrzeby, mamy w życiu różne oczekiwania, natomiast potrzebujemy na większość z nich pieniądze. Dlatego, że same pieniądze szczęścia nie dają, jak wiecie, natomiast to, na co możemy je przeznaczyć, to dopiero nas uszczęśliwia. Przygotowaliśmy takie narzędzie, którym jest, można to nazwać, koło najważniejszych takich obszarów, na które wydajemy pieniądze w naszych gospodarstwach domowych, na które przeznaczamy nasze wynagrodzenie, gdziekolwiek pracujemy. Takie obszary, które myśmy określili, to na pewno jest dom, na pewno jest zdrowie, na pewno jest rozwój, na pewno jest rodzina i bardzo często jest to samochód. I są pewnie takie obszary, które jeszcze żeśmy ich nie dookreślili, dlatego że to są obszary, które sami sobie wybierzecie, sami wybiorą sobie partnerzy biznesowi, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby i na inne obszary chce przeznaczyć pieniądze, które zarobi. Jeśli chodzi o kwotę, to z tego, co mówił Ryszard, jeśli dobrze zrozumiałam, to takie minimum, które można zarobić witaj w domu, jak już osiągniemy 21%, to wpływy na nasze konto to jest 6,5 tysiąca złotych. Zastanówcie się proszę teraz w domu, na co wydalibyście 6,5 tysiąca złotych, gdybyście mieli je w portfelu. Podzielcie je sobie na te różne obszary, dodajcie też swoje obszary. Dlaczego mówię, że na tym pracujemy? Dlatego, że jak ktoś sobie wyobrazi, na co chce wydać te pieniądze, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że weźmie udział w programie. Dlatego, że wizualizacja celu dużo daje, a jeszcze więcej daje, jak mówią najnowsze badania, wizualizacja drogi dojścia do tego celu. 6,5 tysiąca złotych w każdym portfelu co miesiąc, a pomyślcie jeszcze, co by było, gdybyście mieli przemnożyć sobie to razy 12 miesięcy. 6,5 tysiąca razy 12 miesięcy to jest, Ryszard, duża kwota, 70, nawet więcej chyba niż 2 tysiące. Pomyślcie, co byście zrobili, gdybyście już dzisiaj mieli ponad 70
tysięcy złotych w portfelu. Tak duża kwota, że sobie nie potrafię wyobrazić w jednym miejscu. Na koncie sobie takie zera dopisz. Na co można by to wydać? Pomyślcie sobie i z tą myślą na razie was zostawiamy, ale już niedługo zobaczymy się z wami w terenie. Zobaczymy się z wami jutro w Rzeszowie. Tak. Pojutrze w Gorzowie i... Nie, pojutrze w Gdańsku. Pojutrze w Gdyni i w Katowicach. W Gdyni i w Katowicach. Następnie jest... Białystok. I Warszawa. Warszawa. Tam nas spotkacie i tam jeszcze raz porozmawiamy o tym programie i tam zaproście te osoby, które dzisiaj z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w naszym webinarze, a chciałyby się o tym programie dowiedzieć jak najwięcej, bo naprawdę warto. Tak jak wspomniałam, jest to program bardzo, bardzo konkurencyjny w stosunku do innych firm i 2000, podkreślam raz jeszcze, dodatkowej premii co miesiąc to są niebagatelne pieniądze. To na dzisiaj tyle. Tyle. Zachęcamy do udziału w spotkaniach w tych lokalizacjach, o których mówiła Gosia. Będzie nam również, jeśli wpiszecie na Facebooku, ci z Was, którzy mają konto, kto z Was będzie dołączał do poszczególnych lokalizacji. Tam poprosiłem o to pod udostępnionym postem mówiącym o programie Witaj w domu, bo będziemy wiedzieli, na co się mamy przygotować. Padło pytanie, kiedy Poznań? Jeśli będzie taka potrzeba i kilkoro liderów zadeklaruje nam, że przyprowadzi grupę 150 osób ze swoich struktur w sumie, to przygotujemy też takie spotkanie w Poznaniu i w każdej innej lokalizacji, gdzie taką grupę zorganizujecie. Na tę chwilę oczywiście jesteśmy otwarci też na udział w zamkniętych spotkaniach. Takie spotkania też są zaplanowane 3 na najbliższy czas, więc jeśli będziecie robili jakieś swoje szkolenie kwartalne, miesięczne, jakiekolwiek z podobną liczbą partnerów biznesowych, to również chętnie tam przyjedziemy, opowiemy o programie i odpowiemy na wszelkie pytania. Jednym słowem, macie konferencje, macie spotkania kwartalne, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli podoba Wam się program, jeśli podoba Wam się akademia, jesteśmy po to, żeby Wam pomóc, jeśli tylko chcecie z tego skorzystać. To na dzisiaj tyle. Dziękuję do zobaczenia bardzo. W tych lokalizacjach, o których mówiła Gosia. Życzę mi miłego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.